Witam Państwa serdecznie w pierwszym filmie z cyklu właśnie Wyzwania Stunts. Dostałem pierwszą mapę od użytkownika 9 cyngiel, 9 cyngiel. Mapka się nazywa, zaraz sprawdzę, mapka się nazywa Preston 1, tak. Najpierw sobie tą mapkę obejrzymy w edytorze. Także dziękuję Cynglowi za pierwszą mapę, jaką dostałem. Mapka nie jest za krótka. Objeżdżamy całą mapę, dużo palm, są bloki, są restauracje. Cyngiel pomyślał o wszystkim. Są wiatraki. Jest po prostu wszystko, co trzeba do prawidłowego funkcjonowania porządnego miasta, tudzież osiedla. I w tym momencie przechodzimy do gry. Przejedziemy sobie tą mapkę. Najpierw przejedziemy sobie ją powoli, żeby ją po prostu obejrzeć. Czym by ją przejechać? Ja wylosuję samochód. Chociaż czekajcie. Chyba coś się robi w ten sposób. Tak. Trochę sobie podkręcę procesor w międzyczasie. Dobra. I nie patrząc na ekran, stop. Lamborghini Countach, jak to ja to zawsze mówię. Lamborghini Countach, proszę bardzo, jedziemy. Jedziemy pierwszą mapkę. Preston 1 od Cyngla. Dobrze. Proszę zapiąć pasy. Chyba teraz powinno się udać. Tu mamy stację benzynową. Możemy zatankować paliwko. Dzień dobry, poproszę benzynkę, bezołowiówkę do pełna. I paczkę chipsów. Dziękuję bardzo. Tutaj mamy na górze wiatrak i bardzo dobrze, że stoi na górze, dzięki czemu wiatrak zbiera więcej wiatru. Proszę. Tutaj przed skrzyżowaniem się nie oglądamy na nic, tylko skręcamy, bo to na tym torze tylko ja jeżdżę, więc się nie ma co martwić. Piszczą opony straszliwie, zbieżność mam, kurczę, chyba do ustawienia, coś mi się tak zdaje. Długa prosta, można się rozpędzić trochę, ale tu już zaczynamy zwalniać przed zakrętem. Nie wiem, czy nie za bardzo zwalniam, ale na razie przejeżdżam tą trasę tak, żeby ją w zasadzie obejrzeć, a później wsiądę w bolida Formuły 1 i ją po prostu przejadę najszybciej jak umiem. A później spróbuję się ścigać z wrednym skidem. Już nie pamiętam. Zobaczymy. No niestety za szybko chciałem to przejechać. Wpadłem w poślizg. I obróciło mnie o 700 stopni. I z pełnym rozpędem wskakujemy na
Wiadukt. Nie ma na co czekać, więc jedziemy. No time to lose. To wygląda znajomo. Też jest, są bloki, bar i stacja benzynowa, ale to jest inne miejsce. Jeszcze, to jeszcze nie koniec. Widać już metę bardzo dobrze i proszę Państwa, 3 minuty jesteśmy na mecie. Oczywiście ja tu wcześniej też próbowałem, więc stąd moje są wyniki. Dobra, idziemy do menu w takim razie. I tak, zmieniamy samochód na... na formułę, tak jak powiedziałem. Kolor zmienimy na jaki by tu zmienić. Zielony, jakiś taki, no nie wiadomo, majtkowy taki trochę. Dawajcie zielonej, kurczę, jak żaba będzie. Bardzo dobrze. I wybierzemy sobie jeszcze do tego przeciwnika. Przeciwnik musi być... Zaraz staje się, że ten jest naj... Ty nie ma żadnych problemów, we wszystkim jest najlepszy, Skid Vicious. Damy mu oczywiście ten sam samochód, co i ja mam. Bardzo dobrze. I się ścigniemy teraz na mapce Cingla. Panie Skid. Zobaczymy, jak sobie poradzisz na mapie Cingla, czy będziesz lepszy ode mnie. Zapiąć pasy i jazda. Kierowcy nie dają wytchnienia swoim samochodom. Wow, wow, wow. Gdzie? O, niestety, zajechałem panu drogę i straszna kolizja, straszny wypadek. This is my road. When I'm on it, you stay out of my way. Got it? Dobra, Skid się zdenerwował, ale możemy to spróbować jeszcze raz. No dobra, panie Skid, teraz nie będę cię już denerwował. Ja się trzymam prawego pasa, ty lewego, ok? Skid mnie skidnął troszkę. Za dobrze jadę. Chyba go wyprzedziłem. Oż ty, Skidzie, kurczę, nie umiesz jeździć? Coś mi się zdaje, że ze Skidem chyba będzie ciężko grać. Ostatnia próba. Jeżeli teraz się znowu rozwalimy, to następną jadę sam, uznając, że Skid nie umie jeździć. Szkoda, że tylko jednego można oponenta włączyć. Oj, to jeszcze dalej, kurczę. No dobra, przynajmniej może się nie rozwalimy. Coś nie umiem po tym asfalcie jechać. No, Skid mi już tak uciekł, że go prawie nie widać.
Ścinam zakręty jak tylko się da. Nie gram fair. A co? Robię sobie skróty myślowe. Wszystko, żeby wygrać wyścig. Dobra. Skid wygrał. Skid wygrał, dobra. To ja teraz w takim razie jadę sam. Bez skida. Wyłączamy skida. No i teraz staram się dać z siebie wszystko. No jak ładnie mi się udał ten zakręt. Kurczę, nie wiedziałem, że tu zakręt jest. Tak, w tej grze za daleko nie widać do przodu, niestety. Jest jakoś tak zdradziecko płasko. Dobrze, że są znaki w niektórych miejscach. Teraz, żeby się nie rozwalić na prostym kawałku. No teraz może się uda. Przepraszam bardzo. Musiałem odcharchnąć. Czasami człowiek musi odcharchnąć flegmę. Inaczej by się udławił. Takim czopem z flegmy. Ale jest obrzydliwy. Ale przynajmniej jedziemy dalej. Sobie robię skróty. Chyba pobiję mój rekord ostatni. Jej, 2.20. Tak. Oczywiście mano. Wspaniały rekord. No cóż, no samochód jednak miałem znacznie lepszy niż ten poprzedni. Poza tym się starałem, a poprzednio tylko oglądaliśmy. Dobra, proszę Państwa. To była trasa. 9. cyngla. Trasa o nazwie Preston. Możemy komentować teraz pracę. Na pewno należą się wielkie oklaski i łapki w górę dla Preston, czyli dla Cyngla, za przygotowanie pierwszej trasy w naszym wyzwaniu. Jeżeli ktoś będzie chciał spróbować się w tej mapce, to możecie podesłać mi taką mailem prośbę i mogę przesłać tą mapkę. Także możemy wszyscy grać w swoje mapy, możemy się nimi wymieniać. Jest to wspaniała gra, która powstała trochę za wcześnie. Ta gra powstała za wcześnie, ona powinna powstać już w erze internetu, żeby wszyscy mogli się wymieniać mapami. Powinny powstawać wielkie bazy danych map do Stuntsa, żeby można było sobie po prostu przy tym się dobrze bawić ze znajomymi. Dobra, co sądzicie o mapie Cyngla?
I czekam na wasze następne mapy. Maila podam w opisie. Także dzięki Cyngiel za mapkę. Czekam na następne. Jeżeli obejrzeliście do końca, to wiecie co robić. Zresztą łapki w górę dla Cyngla się należą jak najbardziej. Trzymajcie się, pozdrawiam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.